Hej, witajcie wszyscy, ja jestem Messaver, a jest ze mną Demon. Tak, a to jest gra Dino D-Day, ale nie gra jest tutaj najważniejsza, a pogadanka. A dzisiejszym tematem będą zjawiska paranormalne, ogólnie biorąc Dino, Dinuś. Tak, z nastawieniem najbardziej na duchy, tulpy i tak dalej, i tak dalej. Oraz myślę, że można to podciągnąć do opętań czy czegoś takiego. Igo! Mój przyjacielu! Bądź mi teraz naprawdę bliski! O, na mnie się uwarł! Ja pluję tutaj kwasem. Dobra, to może zacznijmy temat. Ciężko jest zacząć temat, jak skaczą na ciebie dinozaury. Może ja zacznę od tego. Ty ogólnie w duchy wierzysz czy nie? Wierzę. Dlaczego? Wierzę ogólnie w zjawiska takie paranormalne typu nawiedzenia czy też duchy. Dlaczego? Ponieważ ciężko jest mi wytłumaczyć na przykład nawiedzone domy czy inne tego typu rzeczy. No i właśnie w tym odcinku będę próbował ci to wytłumaczyć, tak ci powiem. Ponieważ znalazło się na to kilka różnych hipotez. Pierwszą z nich jest to, że zauważyłeś, że ci wszyscy łowcy duchów i tak dalej używają zawsze zwykłego sprzętu, zwykłych mierników pola elektromagnetycznego. Ale nie, samo to on z Niemiec mnie zaczął strzelać do mnie. Niemiec? Niemiec, bo jestem Amerykańcem. Znaczy w tego typu łowcy duchów to ja nie wierzę w to, bo to jest pic na wodę według mnie, ale w same tutaj duchy na przykład jakieś dusze błąkające. Tak, tak, ale mi chodzi właśnie dlatego, dlaczego oni używają zwykłych mierników pola elektromagnetycznego. Nie wiem, może to są specjalne jakieś przerobione urządzenia, które mają pokazywać niby te duchy. Nie, nie, to są zwykłe mierniki pola elektromagnetycznego. Wiesz czemu? Duchy pojawiają się w miejscach, w których pole elektromagnetyczne jest zaburzone. Dlaczego? Ponieważ pole elektromagnetyczne oddziałuje na ludzki mózg. Pole elektromagnetyczne potrafi wywołać w ludzkim mózgu halucynacje. Czyli... Oj! Niemiec mnie wziął. Duchy ujarzmione na fotografii też jest bardzo prosto wytłumaczyć, ponieważ w większości to są zwykłe fotomontaże, które ja potrafię nawet stworzyć w około 10 minut jakieś. W ogóle ja tego Dinusia tutaj strzeliłem mu w łeb, nawet nie wiedziałem, z tego tutaj mojego amerykańskiego jednostrzała. Czy nie jednostrzała? Zjawiska paranormalne. Ciężki temat, bo tak naprawdę jeżeli nie widziałeś ducha, to nie można ocenić, czy duchy istnieją, czy nie. Tak, nie można ocenić zbytnio, ale można właśnie, myślę, spróbować to w jakiś sposób racjonalny wytłumaczyć. Ja akurat nie doświadczyłem niczego paranormalnego w miarę, znaczy niczego paranormalnego, co można by wytłumaczyć w sposób nieracjonalny, czego nie można by wytłumaczyć w sposób racjonalny. Może tak. Nie wiem, czy doświadczyłeś czegoś paranormalnego, czego nie można wytłumaczyć w jakiś ten sposób? Nie, ale no właśnie to jest ten problem, że nie potrafię znaleźć argumentu, że wierzę dlatego, bo mi się coś zdarzyło, ale po prostu powiedzmy, to jest tak jak z Bogiem, że ja tak, też wierzysz, bo wierzysz, tak. Nie, ja wierzę, bo wierzę, to jest coś w tym kontekście. To jest głupi argument, ale no cóż. Allies Victor jest to. Allies to jest chyba Alianci, tak? Tak, Alianci. Ja jestem trzeci w rankingu, jakim cudem? Ja jestem chyba... Jestem tak w środku. No dobra, więc może przejdźmy. Ty wierzysz w duchy, ja nie, nie widzieliśmy duchu. Właśnie tak jak mówiłem, można fotografię w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Gorzej z fotografiami, które są bardzo stare, na przykład z XIX-XX wieku. Nie, dobra, w XIX wieku nie było fotografii. Ale no, XX wieku. Bez. Tutaj mnie kolega z rozmowy zabił właśnie. Bo musiał tak, użyć wiecie. Czegoś cięższego. Musiał niemiecki sprzęt wyciągnąć. Niemieckie dinozaury są słabe. Może samochody mają dobre, a dinozaury chujowe robią. Słabe dinozaury robią.
Więc może przejdźmy do tematu tulp. Czym są dla ciebie, czy istnieją, czy i tak dalej. Czy tulpy ogólnie z założenia to są takie jakby stworzenia? No, znaczy może właśnie byty. Wytłumaczmy, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest tulpa. Czy nie wiem, czy do końca ogarniam, o co chodzi z tulpą, jeśli chodzi no, o... No ja siedziałem akurat w tym temacie trochę, więc jak chcesz, to mogę wytłumaczyć. To jest coś, powiedzmy, takie wyobrażenie stworzone przez danego człowieka i istnieje tak naprawdę tylko dla niego chyba, tak? Nie do końca, to jest... Tulpa to jest druga świadomość żyjąca w twojej głowie. Ale istnieje tak naprawdę tylko dla ciebie. Tak, tylko dla ciebie, tylko ty możesz z nią rozmawiać i tak dalej, ale ona posiada własny umysł, własne tak jakby postrzeganie świata i tak dalej. To jest osobna jaźń, osobna, nie wiem jak to wytłumaczyć, tak jakby osobny umysł żyjący w twoim umyśle. Istota, która potrafi myśleć, żyjąca w twoim umyśle. I z tą istotą możesz normalnie rozmawiać, ona posiada swoje, jak to powiedzieć, cholera. Ale heda dostałeś z tyłu, Boże! A no. Aż ona... mi się oczy zaświeciły, śledziłem cię. Ona posiada Boże, własną amerykanie. Świadomość, o. No i czy w pewnym sensie tulpą nie można nazwać jakichś wymyślonych przyjaciół, czy czegoś w tym stylu? Tak, właśnie wymyślone przyjaciele są tulpami. Skąd bierze się umysł tulpy, powiedzmy? To jest według mnie taka oddzielna świadomość działająca w ramach twojego umysłu. To nie jest jakiś drugi mózg, który... No tak, nie wiem, tak, wiadomo. Wewnątrz ciebie, gdzieś w brzuchu. Tak, drugi umysł, nie, to, znaczy to jest świadomość żyjąca w twoim umyśle, ale to jest cały czas twój umysł. To należy wspomnieć, że to nie jest to samo, co rozdwojenie jaźni. Tak, bo rozdwojenie jaźni to jest... rozdwojenie jaźni zacznijmy od tego, że jest chorobą psychiczną, a tulpa nie jest chorobą psychiczną, tylko świadomym tulpa... Świadomym tworem. Tak, świadomym tworem, ale tulpa była też używana... Tulpa była też używana ogólnie przez mnichów podczas medytacji. Ale czekaj, bo właśnie ty trochę się znasz na temacie, ja tak nie za bardzo doczytałem. Tulpa ogólnie to jest... Coś, co ty widzisz, czy tylko istnieje w twoim umyśle, tak jakby? To czy istnieje teoretycznie tylko w twoim umyśle, ale możesz to zobaczyć w ramach halucynacji, ale to już jest takie, myślę, bardziej hardkorowe. Znaczy, tulpa wygląda ogólnie tak, jak ty ją sobie wyobrazisz, czyli możesz ją sobie wytłumaczyć jako piękną, młodą kobietę, możesz ją sobie wyobrazić jako smoka i tak dalej, i tak dalej. Tulpa wygląda tak, jak ty ją chcesz, ale ty ją widzisz tylko w swoim umyśle. Ewentualnie podczas, można właśnie, nie wiem, czy popaść w chorobę psychiczną, czy coś, ale tulpę można zacząć zauważać jako halucynację w prawdziwym życiu. Przynajmniej tak doczytałem na forum. O, dupa, zaraz mnie zjadą. Amerykańcy weszli tutaj, o, ten jeszcze spalnikiem mnie pojarał. Kotlety mi zzadu zrobił. No ja szedłem za nim, chciałem cię dobić, no ale... Jakiś ty miły. Żeby nieznany Amerykaniec mnie nie zabił. Tulpa. Szczerze mówiąc, czy nie można tulpą nazwać na przykład czegoś, co nie... Znaczy, ustaliliśmy, że nie musisz tego widzieć, tak? Tak. Czyli teoretycznie każdy ma tulpę, bo każdy gada teoretycznie sam ze sobą w swoim umyśle, nie? Nie, nie, nie. Tulpa to jest co innego. Tulpa to jest osobna świadomość. Czyli ty z nią rozmawiasz, ale to nie ty wymyślasz odpowiedzi, które ona podaje. Teoretycznie. Nie, bo mówię, tulpa, teoretycznie, bo tulpa, tak naprawdę tulpa no tak, jest tak, w no to umyśle. Jest, ty ją wymyślasz, ty jej nadajesz cechy charakteru i tak dalej, nie? To może sprostujmy tak, że twoja podświadomość może kształtuje te odpowiedzi? Ja bym powiedział bardziej, że tulpa jest naszą podświadomością. No w sumie też można powiedzieć, bo nasza podświadomość to jest część umysłu, nad którą nie mamy kontroli i to jest coś, co po prostu... jakby mam to powiedzieć? O, cześć Niemcze. jakby to ptaszor. Mamy dwie warstwy umysłu. Jedną jest ta świadomość, którą mamy, że świadomość, że nie wiem, myślimy o tym, że na przykład teraz gramy czy coś w tym stylu, a podświadomość między innymi odpowiada za to, żebyśmy oddychali. Tak, czy i to jest też tak, za takie trochę instynkty, które właśnie między innymi w tych instynktach mieści się, żebyśmy oddychali, żeby nasz mózg wywoływał uczucie głodu, bo byśmy zdechli z głodu, gdyby nie nasza nasza podświadomość. Ezawer, giń od niemieckiego pistoletu, Amerykańcy. Pozdrawiam cię, zabij.
Ale ja ci postrzeliłem, po stopach postrzelałem. No, kilka razy dostałem od ciebie. Podświadomość to jest, można powiedzieć, teoretycznie jest ultą. No, można tak to nazwać. O, normalnie katyń. O, dobra, to był niesmaczny żart. Oje. Byłem Niemcem i z pistoletem podszedłem do babki. Ola, będzie hejt w komentarzach. Orzesz w dupę. Spędź ten hejt. Będziesz się odkopywał taką łopatą, taką saperką już odkopywał się z tego hejtu. Tak, takie ruszające się gówno. Dupę, sorry, ale... No dobra, to teraz będzie zemsta. Chodź tu, za wszystkie te rozstrzelania. Niechcący. Rozstrzelałem cię na murze. Historycznie, nieprawdaż? No. Skończył nam się temat. Nie skończył nam się temat. Można to pociągnąć dalej. Co sądzisz o LD i OOB? O ile wiesz, co to jest? Możliwe. LD, czyli świadome śnienie, a OOB, czyli... wyjście z ciała. Tak, wyjście z ciała. Out of the body experience. I od razu na wstępie powiemy, że jeżeli ktoś się boi, nie wiem, trenować OB, czy... Jak tam była ta druga nazwa? LD, czyli świadome śnienie. LD, no to... Ludzie, jeżeli ksiądz wam powie, że to jest dzieło szatana, to od razu wam powiem, że to jest bujda. Ogólnie samo wyjście z ciała jest jak dla mnie tylko częścią najlepszego umysłu. Bo na czym to polega? Wychodzimy z ciała, nie widzimy innych ludzi, ale możemy podróżować po naszym świecie. Jak dla mnie jest to po prostu świadomy sen, w którym podróżujemy po mapie lokacji zapisanej w naszym umyśle, tak jakby. Czyli my, idąc w to miejsce, widzimy to miejsce, zapisujemy w naszym umyśle, zapamiętujemy dokładny układ pomieszczeń, więc później podczas OOB możemy po tych miejscach chodzić. I OOB to tak naprawdę nie jest wyjście duszy z ciała, jak to większość księży mówi, bo to są totalne pierdoły, tylko to jest tak naprawdę nasza świadomość w pewnym momencie robi nas wała troszeczkę, bo nie pokazuje nam tego, co jest naprawdę. Chociaż to, co by nam naprawdę pokazało, to jakieś nie wiadomo jakie niestworzone rzeczy, bo tak naprawdę jak śpimy, to nasza świadomość jest nie do końca taka, jaka powinna być, no bo śnienie, no to wiadomo, sny są... Gdzieś oglądałem program o snach, dość ciekawy, że sny są... W snach widzimy tylko to, co kiedyś już widzieliśmy w rzeczywistości. Te twarze, które widzieliśmy już, tak. Tak, zobaczymy twarze, której nigdy nie widzieliśmy. Mhm. Ogólnie rzeczy, które widzieliśmy gdzieś. Mimo tylko tego, połączone że człowieka jakiegoś rzeczy. Widzieliście raz na ulicy, to i tak możecie odtworzyć jego twarz w umyśle, bo to zapisała wasza podświadomość. Tak, nawet jeżeli jej nie pamiętacie. Tak, bo to się zapisuje w umyśle, taka opcja jest. Ciekawe to jest. No. Samo świadome śnienie to jest ciekawy temat, to jest w ogóle... Nie wiem, dość ciężko chyba to wytrenować, ale jak już się uda, to muszę wam powiedzieć, że opcja jest fajna. Ponoć jeżeli się świadomie śni, to... Można kontrolować swój sen. Znaczy to chodzi o to, że wiemy, że śnimy i potrafimy to kontrolować, więc jesteśmy tak jakby Bogiem w własnym umyśle. Możemy wytwarzać miasto, wszystkie miejsca, materializować różne rzeczy, latać, lewitować, przyciągać różne rzeczy, no i tak dalej, nie? Możemy wszystko tak naprawdę. Mi się parę razy w życiu udało mieć świadomy sen. Świadomy sen jest tak naprawdę wcale nie tak trudno osiągnąć. Znaczy ciężko jest bardzo wytrenować sam świadomy sen, ale bardzo łatwo jest uzyskać świadomy sen bez treningu też, ponieważ świadomy sen można bardzo prosto utrzymać w ten sposób, że w ciągu nocy budzimy się ze snu i nie otwierając oczu, nie zmieniając swojej pozycji, od razu zasypiamy. Zabiłem cię. Skupiłem się na tym. Co jeszcze może być? A w ogóle strasznie ciekawa sprawa. Wiesz o co chodzi? Czasami jak masz tak zwane mroczki przed oczami, nie? Mhm. Wiesz co to tak naprawdę jest? Ostatnio oglądałem też program o tym. To są
jak jesteś dzieckiem, to jesteś ślepy, nie? Nie masz oczu wykształconych do końca. No. I dopiero później komórki zaczynają robić się bezbarwne. I te całe mroczki w oczach to tak naprawdę są komórki, które podczas bycia płodem lub bardzo wczesnym dzieckiem nie zdążyły stać się przezroczyste. Chyba w serce dostałem albo w jądra, bo tak padłem nagle. Znaczy o samych mroczkach jeszcze bym dokończył o tym świadomym śnie. Że jest to całkowicie bezpieczne doświadczenie, bo tak naprawdę eksplorujecie tylko własny mózg. To nie jest wyjście duszy poza ciało, czy też, nie wiem, wyciągnięcie mózgu poza ciało, bo takie też czytałem relacje różne. Tak. I ponoć bardzo jest duża szansa, że te osoby, które mówią, że zostały porwane przez obcych, czy też, nie wiem, jakieś... To nie jest świadomy sen, to jest akurat inna sprawa. To też o tym oglądałem program, pamiętam, nazywał się Wyjaśnić niewyjaśnione. Powiedz mi, czym się healowało. O ile masz... Dobra, tak, mam apteczkę. Dobra, wyjaśnię ci, o co chodzi z tymi porwaniami przez obcych i tak dalej. Wiesz, czym jest paraliż senny? Miałem, dobra, fajne to jest. Tak, fajna sprawa, nie? Chodzi o to, że twój umysł nie do końca... Ciało się nie obudziło, a umysł się obudził. Czyli wiesz, twoje ciało myśli, twój umysł wie, że nie śpi, ale twoje ciało jeszcze tego nie wie. Tak, czyli w pewnym sensie część mózgu jest nadal uśpiona, bo mózg kontroluje to, czy ciało jest sparaliżowane. Tak, no więc widzimy mary senne na jawie. No, i to jest właśnie między innymi to, jak kogoś zmora złapała, czy zjawa, jak babcie mówią wam, że zjawa was złapała, czy zła zjawa mnie złapała. To jest właśnie nic innego. To jest paraliż senny, tak. Paraliż senny. I ogólnie sam paraliż senny polega na tym, nie możecie się ruszać, to jest... O, ale żeś ładnie dostał między oczy. No. Cholera. Ja ci postrzelałem po żądrach. Nie możecie się ruszać. Pierwszym objawem tego jest totalna panika. Nie możecie się ruszać, nie możecie krzyczeć, nie możecie, nie wiem, wezwać pomocy czy coś. Ciężko wam jest oddychać, ponieważ podczas snu wolniej człowiek oddycha. O, zabiłem go. O, drugiego zabiłem. Podczas snu człowiek ciężej oddycha i macie wrażenie, jakby ktoś wam albo siedział na brzuchu, czy też na klatce piersiowej, albo was dusił na klatce piersiowej. Najczęstsze takie halucynacje z tym związane, bo macie wtedy takie halucynacje, że to jest bomba. Bo jeszcze wtedy powiedzmy tak, sen wam się nakłada na rzeczywistość. Bo niezła faza. Sen przyjść do narkotyki. To do tego później nawiążemy. I bardzo często halucynacje z tym związane są takie, że na przykład ktoś wam siedzi, jakiś potwór siedzi wam na brzuchu. Przez to nie możecie oddychać. Łocie, działko mogę postawić. Chcecie go odgonić, ale oczywiście nie możecie, bo jesteście sparaliżowani i no dupa je ciasna. A co ty jeszcze mówiłeś? Czekaj, bo coś miałem nawiązać do czegoś, tylko zapomniałem. Coś powiedziałeś. A, wiem już co chciałem. Ja chciałem powiedzieć jedynie, że z paraliżem sennym jest taka ciekawa historia, że kiedyś ludzie w paraliżu sennym widzieli strzygi, wiedźmy, wampiry. Później to przerodziło się w wilkołaki, wampiry i tak dalej. A teraz ludzie widzą obcych. Zależnie od tego, w jakich czasach żyli, bo paraliż senny już był opisywany od czasów starożytnych. Urywał się temat. O, niemiaszek! A nie miaszek, ja jestem niemiaszkiem. A przy tych... Właśnie, jeszcze bym nawiązał do duchów, bo właśnie po części w duchy nie wierzę, ale z drugiej strony też tak... nie mówię, że one na pewno nie istnieją, ponieważ oglądałem ja właśnie też słyszę dowodów, że nie istnieje. Tak, ale chodzi o to, że opisywał to jakiś z XVII wieku, czy tam, nie, z VII wieku, sorry, z VII wieku przed naszą erą, gościu, o tym, że w katedrze jego, czy w czymś takim, duchy się pojawiały. Mówił o duchu, który miał takie łańcuchy przykute do ciała i tak dalej, po czym tą katedrę rozkuli i znaleźli zwłoki zakute w łańcuch. I że to przez to niby były te? Tak, że to przez to był duch. Całkiem możliwe, że po prostu ludzki umysł jest w stanie wyczuwać pewne rzeczy. Jeszcze ponoć są niezbadane możliwości ludzkiego umysłu.
Jak wyleciał z palnikiem. A ja bym jeszcze nawiązał tutaj do właśnie pewnej sprawy, o której też czytałem trochę. O... Też w programie Wyjaśnić Niewyjaśnione. O psie i kocie, którzy wyczuwali śmierć. Czyli tu mamy przypadek zwierzęcia, które ma takie zdolności niezwykłe. Polegało to na... Ale co wyjaśnili naukowo akurat, na czym to polega. Chodziło o to, że był... był wyczuwa jakieś komórki czy coś? Jakiś zapach jest inny? Coś takiego? Nie dokładnie o to chodzi. O kurde, zaraz ci powiem, tylko ucieknę. Dobra. Polega to na tym, że był sobie ośrodek... ośrodek taki... zapomniałem nazwę. Kurde. Spokojnej starości, o. Ośrodek spokojnej starości, w której byli sobie tam starsi ludzie i jedna z tych pracownic miała... miała psa. I ten pies potrafił na 2-3 dni przed czyjąś śmiercią siedzieć przy czymś łóżku i wyć. No i tam w pewnym momencie ten pies tam miał, ona to powiedziała, 100% frekwencję, że tam jeżeli on wył, to za kilka dni ten człowiek naprawdę umierał. Że 100% pewności było. I próbowali to wyjaśnić w jakiś sposób racjonalnie, jak to jest zrobione, że ten pies wyczuwa śmierć. I psy i koty mają jeden receptor, którego ludzie nie mają. On się znajduje w miejscu pod nosem. I ten receptor potrafi wyczuwać hormony, ale w taki sposób jak nasz węch, że one czują hormony, tak jak my czujemy zapachy. I ludzkie ciało podczas śmierci wydziela specjalne hormony. Znaczy jakiś czas przed śmiercią. Tak, na kilka dni przed śmiercią zaczyna wydzielać specjalne hormony, które psy i koty wyczuwają. Dlaczego? Dlatego właśnie ten pies wyczuwał to. Bardzo możliwe, że po prostu jakieś nie wiadomo jakie zdolności ludzi, czy to do wyczuwania czegokolwiek, tak jak w przypadku tutaj tych psów i kotów, ale czy są jakieś zdolności niezwykłe, bardzo możliwe, że to jest jakaś mutacja w danym genie człowieka, która po prostu nie została zdiagnozowana. Ale to jest najbardziej prawdopodobna opcja. Teraz tutaj w ogóle jest wejście. Kurwa, nie ma tu nigdzie apteczek? A jeszcze do czegoś chciałem nawiązać, kurde, bo tylko zapomniałem. Jeszcze do jednej rzeczy chciałem nawiązać. Wow, jak ja go za... A, asysta, kurde, myślałem, że go zabiłem z shotguna z takiej odległości. By ciekawe było. O, cholera, zapomniałem. Może ty zapodasz jeszcze jakiś temat? A co jeszcze? A, miałeś kiedyś paraliż senny? Tak, miałem kiedyś paraliż senny, w momencie, w którym nie spałem na przykład przez jakiś czas i później kładłem się spać po długim braku snu. To może wytłumaczone już jest, czym jest paraliż senny. Od razu na start powiemy, że paraliż senny to jest coś, od czego nie można zginąć, a przynajmniej pewnie, nie wiem, czy były przypadki w historii, w których ktoś z paraliżu sennego zginął w paraliżu sennym. Czy to Esaver? Nie, chyba nie. Szkoda, bym cię z shotguna ustrzelił. Nie wiem, czy istnieją przypadki w historii, gdzie paraliż senny wywołał naprawdę śmierć u kogoś. Wątpię, bo to nie jest w żaden sposób zagrożenie, bo to jest... chyba, że zawał serca, czy coś już tak, taki chyba, że hardcore. Jakoś związane jest to coś z jakąś chorobą inną, która... No, było... Chyba właśnie z... jeżeli ktoś miał jakieś uszkodzone serce, która uaktywniła się akurat podczas paraliżu. Ło, fuck. Ło, Jezus dupę, jak ja z takiej odległości ich zdejmuję z tego shotguna? O właśnie, jeżeli któryś z widzów miał jakieś zjawiska paranormalne, odczuł na swojej skórze, to niech napisze w komentarzach. A ja spróbuję je wyjaśnić racjonalnie, hehe. Niedogarek. Naukowiec się znalazł. Nie wiem, co by tu jeszcze można było ogarnąć z tego tematu. No, do zjawisk paranormalnych może jakieś innych nawiązać. A co u ciebie z UFO? Wierzysz w UFO? Znaczy, może nie w tej konwencji, że UFO totalnie to, co jest uważane za UFO, ale wierzę, że jakaś obca cywilizacja poza Ziemią jest. No tak, i to jest, nie jedna. To jest na pewno i to jest już udowadniane. I jestem nawet skłonny uwierzyć, że Bóg... O ty! A jak mało brakowało, bym go zabił. Że jestem skłonny uwierzyć, że to, co my nazywamy Bogiem, może być właśnie jakąś obcą cywilizacją, do której się modlimy. Jestem skłonny w to uwierzyć, bo to jest bardzo możliwe. A to jest nawet jakaś wiara, która opiera się na tym właśnie. Tylko nie pamiętam nazwy teraz tej wiary.
jest jakaś zaawansowana technologia, na pewno kiedyś będzie, która będzie w stanie, nie wiem, odczytywać myśli ludzi czy coś w tym stylu i, nie wiem, tworzyć jakieś rzeczy, których my nie potrafimy. Kiedyś na przykład coś, co my nazywamy teraz smartfonem, jakbyście pokazali to w średniowieczu, to by pokazali, powiedzieli, że to albo narzędzie szatana, albo, nie wiem... Stworzenie jakieś... Boga. Tak, stworzenie Boga. Tak, tak jak kiedyś myślano, że pioruny to są... Pioruny są zsyłane do... Karol przez Boga. Karol Bosko, ło! Jak we mnie wleźli, dosłownie jak w Sasha Grey. Zdominowałem jeszcze kogoś? Kurde, po śmierci kolesia zdominowałem, no nie wierzę. Ja jestem czołgiem. Jestem number one w czerwonych, o, żeś w dupę. Jestem najlepszym Niemcem. Nie wiem, czy to dobrze dla Polaka. Nie wiem, czy powinieneś być z tego dumny. Ło, jak to te fajnie latają. Babciu, byłem najlepszym Niemcem. Dziadku, zobacz, jestem najlepszym Niemcem w tej grze. Najwięcej punktów mam, zabiłem najwięcej Amerykańców. Łocie, co to szczela do mnie? Co to szczyla? Nie wiem. Dobra, jeszcze jakieś zjawiska paranormalne, które nie są wyjaśnione może? Nie wiem, gdzieś kiedyś czytałem artykuł o różnych takich rzeczach paranormalnych, ale zapomniałem w tym momencie, jakie tam były rzeczy. Już nie pamiętam, co tam było, także... Demon, czy ty jesteś ze mną? Tak. No nie, już nie jesteśmy naprzeciwko siebie. Królem tej drużyny, przez zwykłe. Nie jesteśmy już naprzeciw siebie, kurde. A tyle radości czerpałem z zabijania cię. Kurde, jakiś szczery się znalazł. Gin to za odmienne poglądy. No tak. Kurde, tu mnie jakiś chyba Amerykaniec chciał... No właśnie, nie przedstawiłem jeszcze swojego. Nie przedstawiłem jeszcze swojego stanowiska w UFO. Ja w UFO tak, wierzę w UFO i jestem właśnie skłonny uwierzyć w to, że to, co nazywamy UFO, jest tak naprawdę Bogiem. Jestem skłonny w to uwierzyć. To jest prawdopodobne, prawda? Dużo bardziej racjonalna wiara niż na pewno wiara w Boga przedstawianego przez katolików czy przez innych, przez inne wiary znane do ludzkości. I od razu mówię, bo ktoś zaraz powie, że o, katolika takie coś mówi. Ja jestem agnostykiem. Ja jestem wierzący niepraktykujący. O, ja mnie tym, ja mnie dupnął. Jaki Niemiec, kurde, da się screena zrobić? Nie da się, kurde, szkoda. Ale widzieliście to na wideo. Jaki Amerykanie zdziwiony, że mnie zabił. Ale dupnął we mnie, jak on to zrobił w ogóle? O, jak ktoś nie wie, co to jest agnostycyzm, to może też wytłumaczę, bo dużo osób może nie wiedzieć, co to jest agnostycyzm, bo to jest dość mało popularne. Agnostycyzm jest to wiara, agnostycyzm nie jest wiarą. Ateizm jest wiarą i wiara, religia jest wiarą, o. Agnostycyzm nie jest wiarą. Co? Ateizm jest wiarą? Tak, ateizm jest wiarą. Ateizm wierzy, że Bóg nie istnieje. Ateista wierzy, że Bóg nie istnieje. On nie jest tak, że on nie wierzy w Boga, on wierzy, że Bóg nie istnieje. Agnostycyzm zakłada to, że nie wiadomo, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, więc godzi się z niewiarą, bo i tak nie może tego udowodnić. Więc nie próbuje określać tego, czy jest, czy nie ma. To tak wytłumaczę, bo niektórzy ludzie nie wiedzą, czym jest agnostycyzm. Na przykład spotkałem się z tym, że ktoś się mnie zapytał, w co wierzą agnostycy, albo spotkałem się z tym, że ktoś się mnie zapytał, w co wierzą ateiści. Znaczy, to akurat jest dość poprawne, nie? To jest niby tam ateiści nie wierzą w Boga, ale to jest tak, że ateiści wierzą, że Bóg nie istnieje, więc ateiści w coś wierzą. Z teoretycznego punktu widzenia. Tak. Nie z teoretycznego punktu widzenia, ogólnie. Ateiści zakładają, że Bóg nie istnieje, więc wierzą w to, że on nie istnieje. Bo oni nie wiedzą jest tego. Jest tyle osób, które na siłę chcą mnie zabić i im się udaje. A nie, jeszcze mam asystę pośmiertną. No pewnie. No. Czuję się normalnie jak taki... Nie wiem, jak taka osoba, za którą została wyznaczona nagroda za jej głowę. Coś w tym stylu. Na westernie jakimś. No jeszcze zdążyłem chyba komuś w plecy strzelić przed końcem. A nie, to jeszcze nie koniec jest. Alive. A tym czołgiem sobie całkiem nieźle radzę. A kurde. A nie chcę tego typa. No już chciałem powiedzieć, że sobie czołgiem nieźle radzę.
Jak on przeładowuje tego Stein. O Jezu, a to Niemiec jest, kurde. A co ty nie jesteś... A, ty jesteś Amerykańcem teraz też. Nie, chciałem mieć to klasę, a to tylko Niemiec ma taką klasę. Kurde, mi się tak podobała. Tak ładnie nie grałem. Zabijałem wszystkich. Teraz nie mogę nic zrobić. 16-20, ty... O, pierwszy jesteś. 28-14. O! Skąd on mnie wziął? Ooo, ten. Dobra, jeszcze... Łatwiej mi się do ludzi strzela. Szkoda mi tych dinozaurów. To, nie, do tych dinozaurów się ciężko strzela, bo one są ruchliwe strasznie. Szybkie i szybkie, no. No. Dobra, coś jeszcze można... Jakiś jeszcze temat podciągnąć? No właśnie ciężko jest znaleźć, bo to... Też tak myślę. Właśnie tak myślę nad tym programem. Właśnie wyjaśnić i wyjaśniono, bo tam sporo takich ciekawych tematów było. Cholera. Dejam. Wow! No to mój! Kurde, jak się wystraszyłem. Aaaa! Fuck. Ale ustrzeliłem jednego, dobrze. Nie, tym to ja nie pogram, muszę z shotgunem. Nie zginąłem, no marne. Z shotgunem? Serio? Mi jest strasznie niewygodnie. Mi najlepiej się gra z Steinem. Tą babką, co healuje się. Fuuuuek! Zapieprza ten... Ta babka jest strasznie wolna z tego co zauważyłem, ale healuje się i ma Steina. O! Obczaj to! Z shotguna dinozaurowi w łeb kulkę strzeliłem, headshota mu trafiłem. What the fuck? Jakiego trzeba mieć farta, żeby to zrobić? O, ten tutaj nie wziął. O, tam jakiś Niemczur w oknie siedzi. Dobra, tak myślę jeszcze nad jakimś tematem. To ma leczenie. Ja mam leczenie. A, fuck. Jaki... Co jeszcze można... Jaki temat można pociągnąć jeszcze? Właśnie nie wiem, to jest problem, że musielibyśmy sobie spisać jakieś poszczególne punkty naszej rozmowy, to by wtedy dało radę coś ogarnąć. No. O właśnie, mogę jeszcze podciągnąć do tego, że osoby, które często... którym często zmarła jakaś osoba bliska, mówią, że widzą jej ducha, czy tam duch przychodzi podczas snu i tak dalej. To zostało wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje, ponieważ ludzki umysł wtedy otrzymuje bardzo, bardzo mocne bodźce i po prostu, jeżeli coś chce bardzo zauważyć, to ludzki umysł to zobaczy. Jak mnie z daleka zdjął, kurde. A, jestem drugi. Smutek. Ale przez chwilę byłem pierwszy. No ja jestem piąty. Na takiej podobnej zasadzie działa przecież efekt placebo. Też to jest siła autosugestii. Tak, efekt placebo działa na bardzo podobnie. Wierzy w to, że lek zadziała i dzięki temu na przykład ludzie leczą się sami z ciężkich chorób. Z nowotworów. Dostałem kozą! Ło, dostałem heda kozą! Jakiś dinozaur podniósł kozę i mnie nią rzucił. No i co to za ścierwo jest? O, dobra, zabił mi tutaj. Chwala tobie, koleś. Mam obrzyn? Nie mam obrzyna. A, szkoda. Mam tego, Rugera. To jest chyba Ruger. Te małe ścierwa są strasznie wkurzające, te latające takie. Tam jest snajper, jak ja go zaraz wezmę... No właśnie, dostałem tego snajpera. Nie będzie wiedział, gdzie ma dupę, gdzie A ma nie, ręce. Dostałem od dinozaura. Dobra. A właśnie, nie powiedzieliśmy w ogóle, w jaką grę gramy. To gra, w którą gramy, nazywa się Dino D-Day. Dino D-Day. Dino D-Day. Taka darmówka ze Steama, która niedawno była za darmo. Znaczy już nie jest za darmo, ona już kosztuje no teraz... No niedawno była za darmo. Tak, tak, ona kosztuje teraz chyba 3 dolary, także też niedużo. No to całkiem przyzwoita. Tak, gra jest całkiem fajna. Taka podobna do TF-a, według mnie, ale... Ale jest przyzwoita, taka całkiem fajna. Jak była za darmo, to przyjemnie było ją dostać. Chyba zabiłem go. Oh, fuck. Co to za typ? Jaki dinozaur mnie zeżarł, ale to dlatego, że chciałem tego snajpera zdjąć. Chyba go zdjąłem, miałem asystę, ale... Pierwszy jesteś cały czas. Znowu? O, bo. Axis. Dlaczego? Drużyny, w których nie jestem, zawsze nie wygrywają, co jest? Dobra, to chyba można zakończyć odcinek, jak temat się wyczerpał całkowicie. Tak, bo później nagranie, patrzyłem z Left 4 Dead'a, nagranie mi 3,6 giga zajęło. To mało.
Także jeżeli macie jakieś pytania, nie wiem, argumenty, czy też jakieś tematy do rozmowy dla nas z tego typu właśnie, że gramy i gadamy o czymś, to trochę tutaj, akurat ten odcinek był trochę nieogarnięty, bo ja się za bardzo skupiałem na grze i za bardzo nie potrafiłem ogarnąć rozmowy, ale mam nadzieję, myślę, że ja to lekko nadrobiłem. W zeszłym odcinku ty trochę więcej mówiłeś, w tym odcinku ja chyba trochę bardziej ogarnąłem. Tak, bo to jest nowa gra dla mnie, ja w ogóle dzisiaj ją dopiero co włączyłem i od niedawna w nią gram. Tam chyba miałem z pół godziny tylko przegrane, także bardziej się skupiłem na tym, żeby tu wszystko ogarniać, a mniej na tym, żeby rozmawiać, także mogło wyjść różnie, ale kilka tematów się nasunęło, także jest chyba okej. Chyba także tak. W komentarzach piszcie sugestie, czy też jakieś argumenty, możemy się z wami tak, piszcie pytania, to będziemy na te pytania odpowiadać na początku następnego odcinka. Spiszemy je sobie i będziemy na nie odpowiadać. O, to wtedy będziemy mieli ogólnie ogarnięty odcinek dzięki temu, no to dobra. Tak, no i będziemy mieli też, wiesz, większą integrację z widzami, zobaczymy, jakie jest ich zdanie na ten temat. No, to chyba tyle, także kończymy w tym miejscu. Następny odcinek będzie, jak będzie, nie wiemy kiedy będzie, jak się zbierzemy. Chyba nagramy za chwilę. Może z tej samej gry? Może być. Mamy w sumie temat. No, mamy w sumie temat, bo tam jeden z widzów podesłał temat. O grach. Czyli coś dla nas. Tak. Dobra, także dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do następnych odcinków, jeżeli was zainteresowało nasze sweetaśne pierdzielenie z grą w tle. I... no, na razie. Cześć, cześć i do następnego.